jest także zastępca, ale to może o tym za chwilę. Rozpoczynamy. Teraz strata Kamieniewa, tobą kapitana Jastrzębian. Bez konsekwencji rusza Bukowski, uruchomił partnera z prawej strony i mamy... Jeszcze raz Bacha Lejsza, tym razem do Razgal 10%. A w ostatnim meczu przeciwko Zagłębiu Sosnowiec Patryk spiesznie zanotował swój pierwszy w tym sezonie shutout, ale groźnie pod jego bramką. Hokeista z Sanoka. Do tego krążka Mateusz Wilusz, brakowało jednak prędkości i mamy odpowiedź ze strony Jastrzębian, a więc Roman Rac. Nie trafił w krążek 15 sekund temu, tam jeszcze pracował na bramkarzu jeden z partnerów. Jastrzębianie, właśnie Jasy przy krążku, strzał z dystansu. Gdzie wznowienie? Do Jastrzębia Zdroju, bo ruszają z kontrą Sanoczanie. Witan, Pawłuk. Było tam, co kosztuje ich utratę krążka. I Roman Rac. Asystował przy pierwszej bramce i groźny. Starał się wypatrzyć Artursa Szewczenkę i będziemy mieli karę. Hokeista Jastrzębia, ale... A więc karą meczu zakończyło się to wejście. Sawicki. I po płaskim strzałem z dystansu i mamy wyrównanie. Doskonale dostawił ten kij grający z 67 numerem Taminen. Ale że rozpracowali defensywę rywala, uśpili. I dwóch hokeistów z Sanoka pracujących. I mamy 2-1. Taki dosyć swobodnie rzucony krążek przez Górnego. Pracowali jednak intensywnie na Patryku Spiesznym hokeiści Jastrzębia. Jeszcze trącony w podobny sposób, a więc po strzale z dalszej odległości. Za każdym razem z ingerencją hokeisty pod bramką drużyny rywali. To jest bramka, która wpada, różniąca się od pozostałych w tym meczu. Maciej Urbanowicz wykorzystuje doskonale błąd defensywy sanockiej, przechwytując krążek i kierując go w samo okienko bramki Patryka Nechwatala, a więc opóźniał rozegranie krążka hokeista STS-u i szansa na kontrę dla Jastrzębian. Mamy 4-1. Mocno popracował przy tej bramce grający z 78 numerem Sergiej Bachalejsza. Chociaż nie wiem, czy nie. Strzelcem. Chociaż najważniejsze dla widowiska jest to, że coraz trudniejsza sytuacja dla drużyny gości. Teraz potężne uderzenie i poprawka. A więc starają się wrócić do gry sanoczanie. Jakub Bukowski okazał się najsprytniejszym pod bramką. Tak więc mamy gola na 4-2. A nam w tej drugiej części ładnie się ten mecz otworzył. I teraz groźnie pod bramką Spiesznego, ale o tym może za chwilę, bo z kolejną groźną kontrą Jastrzębianie. Było ich trzech, obrońca tylko jeden. Czy ta predykcja znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości? A my startujemy. C. Ale ruszają z kontrą Sanoczanie, Taminen. I Biłas prowadził krążek w strefę rywala i doskonale Konrad Filipek wykorzystuje moment nieuwagi Patryka Nechwatala. Sporo przypadku było w tej akcji. Zasłonięty był też Nechwatal. Intuicyjnie wystawił w tym sezonie młodzieżowiec STS-u, a tymczasem Jastrzębianie i doskonale strzałem z backhandu. Niewiele miał tam przestrzeni Witalis Pawlows, ale wystarczająco po tym zagraniu od
zagranie od teraz Galsa. Na wysokości tej się zdobyć bramkę numer 6, ale tymczasem Witan przed bramką. CSTS-u krążek został przed bramką Nechvatala, ale nie został dobity. Hokejistów mistrza Polski Jas. Mamy próbę, która mogła Narowicie wypuścił się prawą stroną, skutecznie Świderski. Byliśmy w tym spotkaniu, a kto wie, może to jeszcze nie koniec. Teraz błąd ze strony Sanokaj. Mamy gest sędziego wskazującego, że wpadła bramka dla drużyny Sanoka. Leżał przez dobrą chwilę golkiper drużyny Pawlow. Świetnym. Kolejne wznowienie wygrane przez Jastrzębian. Strzał z dystansu, będzie szansa na szóstą bramkę. Nie ma go. Sawicki przed bramkę i tutaj Taminen. Marwa. Taminen oddaje krążek Marwie. Marwa, gdzie jest krążek? Chyba w rękawicy. Tutaj wydaje się, że kwestią czasu będzie wypracowanie sobie miejsca. Blokują umiejętnie. W tym meczu mają hokeiści z Sanoka jeszcze nie, już 10 sekund. Marwa strzela jakimś strzałem rozpaczy. Jeszcze uderzenie spod pola bramkowego. Krążek utrzymuje się w tercji Jastrzębia, ale tutaj już nic się nie zmieni. Syrena końcowa. I mecz w Jastrzębiu Zdroju, toczony w doskonałym tempie z wieloma bramkami, kończy się wynikiem 5-4.